Siemanko, z tej strony Oskar Dela dla MyMMA. Dziś moim rozmówcą będzie Patryk Likus. Witam cię bardzo serdecznie. Siemano, witam wszystkich słuchających. No i przede wszystkim chciałbym cię zapytać o to, jak idą przygotowania, no bo już za 2 tygodnie wchodzisz do klatki organizacji FEN. Z tego co wiem, jesteś gdzieś na obozie, więc jakbyś mógł trochę opowiedzieć właśnie o tym, jak przygotowujesz się do tej walki. Tak, no rozpocząłem okres przygotowawczy z około 1,5 miesiąca temu, więc w tym czasie przeciąłem się z chłopakami z kotwicem Matim z Krakowa, których również pozdrawiam, dziękuję za możliwość, że oni przyjechali tak samo do nas, my potem do nich, także tam się złapałem z chłopakami na sparingi, potem kolejną część przygotowań ciągłem w Matadores i naprzemiennie też trenując w NL Fight Club. I teraz aktualnie przebywam we Wrocławiu na obozie Art Noxu. Fajne możliwości, fajne chłopaki do porobienia, także wszystko akurat w dobrym kierunku zmierza. No i myślę, że mógłbym już tam teraz wejść i tak naprawdę dać pokaz swoich umiejętności. Bardzo na to czekam. A kiedy tak właściwie przyszedł do ciebie Kuba Borowicz z propozycją właśnie walki na FEN 53? Rozmowy pojawiły się już w styczniu, bo ja też nalegałem na to, że chciałbym zawalczyć w tym marcu. Akurat fajny dla mnie termin, dobrze mi się zlepił przed urodzinkami. Także ja akurat też nalegałem na to, żebyśmy zawalczyli w tym marcu, więc już w styczniu zaczęliśmy wstępnie rozmawiać o tym. No i od razu pojawił się rywal Gracjan Misie, Kuba Borowicz wpadł na taki pojedynek, że w sumie dwóch zawodników, którzy walczą w tej samej kategorii w Lublinie, dali mocne show i zrobili mocne nokauty. Także gdzieś tu mu się zlepiło, mi się w sumie też ta walka podoba, bardzo fajny rywal i chciałbym dać właśnie swój popis umiejętności z takim rywalem. No właśnie, Gracjan Miś jest twoim rywalem. Macie obaj po jednym zwycięstwie w organizacji FEN. Ty jesteś na 4. miejscu w rankingu tej organizacji. Czy traktujesz ten pojedynek jako potencjalny eliminator? No bo wiele się mówi o tym, że być może Kasper Formela gdzieś odejdzie albo gdzieś jeszcze raz zawalczy w FENie i pójdzie do zagranicznej organizacji. Więc czy w takim przypadku traktujesz tą walkę jako potencjalny eliminator i spodziewasz się, że następna walka już będzie toczona na dystansie 5 rund? Oczywiście tutaj jeszcze poprawię, ponieważ Gracjan też walczył w semiprofenie i też tam zdołał wygrać walkę, więc on wygrał dwa, ja jeden. Ale generalnie zmierzając do kluczowego pytania, oczywiście, że tak, mierzę wysoko, ale nie celuję się, nie patrzę jakby na te rankingi, to jest jakby jakaś część, na którą nie zwracam uwagi, nie mam co wytwarzać sobie jakiejś presji na sobie dodatkowej, że jestem czwarty, że ktoś jest na pierwszym. Walka jak każda walka i ja podchodzę do tego tak, powiedzmy, trochę luzacko. Wiadomo, zależy mi na tym wszystkim oczywiście, ale nie dokładam na siebie tutaj jakiejś dodatkowej presji rankingowej. Wszystko mogę, nic nie muszę, no nie? Jasne, rozumiem. Ale właśnie jeszcze jedna rzecz z organizacją FEN, no bo ta twoja kariera tak trochę szalenie została prowadzona. Szybki angaż w organizacji KSW, później ta walka w Turcji, teraz FEN. Czy jesteś tutaj związany na dłuższą chwilę? Jesteś na dłuższym kontrakcie, czy być może jedna, dwie walki i może zobaczymy cię gdzieś indziej? Nie, z Penem akurat związałem się na dłużej, poza tą walką zostały mi 3 do wypełnienia, także jestem związany z Penem na dłużej, więc będziecie mogli mnie oglądać tutaj znacznie, trochę dłużej na pewno. W porządku. Właśnie a propos jeszcze organizacji FEN, bo teraz sobie przypomniałem, że ważna informacja ostatnio gruchnęła. Paweł Jóźwiak odchodzi z pozycji prezesa organizacji FEN, a na jego miejsce wchodzi Kuba Borowicz. Co prawda wszyscy wiemy, że Kuba już od dłuższego czasu gdzieś sterował organizacją, można tak powiedzieć, ale czy dla ciebie jest to jakaś zmiana? Czy miałeś jakiś kontakt z Pawłem Jóźwiakiem podczas twojej przygody w FENie, czy głównie zajmował się to właśnie Kuba Borowicz? Szczerze powiedziawszy, nie miałem jakby do czynienia z Pawłem Jóźwiakiem podczas jakichś tam spraw organizacyjnych w FEN-ie. Więcej jednak ze mną uzgadniał Kuba Borowicz, także czy odczuję jakieś zmiany, nie wiem. Może generalnie wiem, że Kuba to naprawdę chłop z mega głową i już jakby sam świadczył o tym, jaka teraz jest rewolucja w tym fenie, tak naprawdę jakie nazwiska są, jak wyglądają te fight karty. Dla mnie naprawdę coś wspaniałego. Jak ostatnimi czasy śledzę poczynania fen, no to myślę, że zmierzałem naprawdę w dobrym kierunku, od kiedy Kuba
wziął wszystko na swoje bary i jakby ciągnie to wszystko, sprawia ten matchmaking i naprawdę bardzo dobrze mu to wychodzi. Także ja spodziewam się, że kiedy dostanie jakby pełną władzę do ręki, to będą te jego poczynania naprawdę widoczne i fan będzie coraz bardziej się rozwijał. A propos poprzedniej walki, bo z Dawidem Karacińskim, a właściwie po walce z Dawidem Karacińskim, wstawiłeś taki filmik na swojego Instagrama, gdzie opowiadałeś, nie wiem, czy to było nagrane przed walką, po walce, nie wiem, jak to wyglądało, ale byś właśnie mógł trochę zdradzić, gdzie pokazałeś tą moc wizualizacji, że faktycznie przewidziałeś wszystko, co się w tej walce wydarzy. Czy to faktycznie było nagrane przed walką i tak sobie ten pojedynek wyobrażałeś, czy była to jednak taki trochę bardziej prześmiewczy filmik, gdzie nie wiem, chciałeś wkręcić fanów, że faktycznie przewidziałeś to, co się w tym pojedynku wydarzy? No w sumie mógłby ktoś w ten sposób pomyśleć, bo niektóre osoby pisały mi, że jest to dość przerażające, że jakby ja to jakby wywróżyłem, ale jakby na tym polega ta cała manifestacja tego wszystkiego. Ja akurat gdzieś tam mocno w to wierzę, gdzieś tam mocno myślę, że to, w co wierzymy, to tak samo do siebie przyciągamy. Także ja gdzieś tam te skrypty walki nagrywałem właśnie. To była rzecz, którą zadała mi moja psycholog sportu, Zofia Szawernowska, którą serdecznie pozdrawiam. Bardzo dużo tego robiliśmy w okresie przygotowawczym. No i kurde, miałem takie skrypty, niektóre 10-minutowe, niektóre 5, 8 i po prostu w zależności też od jakby jakiejś tam sytuacji, jak się toczyła walka, ale jakby stale był ten wątek tego, że te kolana były nieodłącznym elementem mojego okresu przygotowawczego, bo gdzieś tam jakby no wiedziałem, z kim przyjdzie mi się mierzyć, no i podejrzewałem, że jakby Dawid przybierze taki game plan, że będzie chciał w ten sposób walczyć, no i wiedziałem, że te kolana naprawdę tam będą mocno chodzić, nie? Także jakby ja gdzieś stricte przed walkami zakładam jedną jakąś taką mocną technikę, którą uważam za kończącą i potem też jestem w stanie wizualizować jedną, dwie, trzy, wizualizować w jaki sposób skończę walkę i gdzieś tam jakby dosłownie. Kiedy to się wydarzyło w tej walce, jak Dawid padał, to miałem w głowie, że gdzieś już to widziałem albo gdzieś już o tym słyszałem. I dosłownie jakby otworzył mi się obraz, który widziałem w tych wszystkich wizualizacjach, kiedy siadałem gdzieś w tym pokoju wieczorem, zamykałem oczy i myślałem, jak to wygląda właśnie, w jaki sposób ta walka się odbędzie, czując wszystko sensorycznie, zmysłowo, że wchodzę do klatki, kurde, każdy stopień jest zimny, wchodzę, stąpam, miękkie jest podłoże, jakby takie wszystkie sensoryczne doświadczenia, które mogę sobie tam wyobrazić i potem, kiedy po prostu wchodzę, też ściąga jakiś rodzaj presji, że po prostu jakby gdzieś już to widziałeś, nie? Masz dokładnie takie déjà vu i wtedy uważam, że daje to też takiej pewności siebie, więc ja akurat bardzo mocno korzystam z tej techniki wizualizacji, tak samo wszystkich ćwiczeń afirmujących, także mocno stawiam jednak na ten mental. A właśnie, czy to jest nowa rzecz, którą wprowadziłeś w przygotowaniach, czy pracujesz z tym od dłuższego czasu, czy może generalnie jesteś takim człowiekiem, że gdzieś to z łatwością przychodzi, no bo no, trzeba przyznać, w KSW ta pasta była niezbyt korzystna dla ciebie, a przychodzisz do FN-u i robisz naprawdę świetne skończenie, więc czy to jakaś nowa rzecz, którą wprowadziłeś do swoich przygotowań, czy już korzystasz z tego od dłuższego czasu? Czyżby pasa jakaś tam niekorzystna? Myślę, że neutralna 2-2, nie? Także jakoś tam definitywnie nie można tego stwierdzić. Kiedy miałem też rywali gdzieś tam, powiedzmy, o zbliżonym doświadczeniu, to byłem w stanie rywalizować, no ale to wszystko jest właśnie rywalizacja, kiedy dostałem po prostu gdzieś tam jeszcze walkę z Kincenem, to jeszcze można powiedzieć, że w sensie nie wiadomo, że to nie jest nic takiego tłumaczenie się z porażki, ale uważam, że tam byłem w stanie rywalizować. Domin tak naprawdę obnażył wszystkie moje słabe strony i był zawodnikiem, który tak naprawdę był najbardziej ze mną do wygrania. Z Kincenem miałem swoje szanse. Także tak odnośnie jeszcze jakby tego całego przebiegu kariery. I to przygotowanie mentalne generalnie jakby też na przestrzeni jakiegoś czasu też zmieniło mi się podejście do tego, bo generalnie jakby ja mocno kiedyś myślałem o tym przygotowaniu mentalnym, kiedy zaczynałem trenować, to w sumie tak jak pewnie w większości młodych chłopaków inspirowałem się postacią Conora McGregora, o jego historii, o jego tym takim nieodpartym wierzeniu we własny sukces, przekonaniu, że osiągnie się to wszystko, co się chce i właśnie to już była taka pierwsza osoba, która mocno pokazała mi to, że jeśli wierzysz w to, że coś osiągniesz, to po prostu
jeśli będziesz ciężko trenował, jeśli będziesz robił wszystko pod to, to właśnie to osiągniesz. Z tym, że jakby na tym się kończyło po prostu, jakby to nie uwzględniało jakieś. Jeszcze z Hincenem pamiętam, że zapisywałem, jeszcze do walki z Hincenem zapisywałem często w zeszycie, jak będzie wyglądać walka, na zasadzie takiej właśnie afirmacji. Tam też akurat mam notatkę, że trafię go latającym kolanem i że padnie po nim, tak też się wydarzyło, aczkolwiek to śmiesznie brzmi, nie? Że jakbym był dosłownie czarodziejem, ale tak właśnie było, z tym, że jakby tam mnie nieco właśnie przygotowanie mentalne, jakby praca z psychologiem sportu też mi pokazała jakby wiele innych aspektów, które nie tylko jakby gdzieś tam wychodzą też w sporcie, ale tak samo też w życiu prywatnym. Tam mnie trochę zjadło jakby, można powiedzieć, ego. I tam było to dosyć nastawienie hura optymistyczne, że jakby ja zakończyłem tym latającym kolanem, cały okres przygotowawczy robiłem, wchodziły one bardzo, ale ja byłem tak pewny siebie, że ja nie brałem pod uwagę, że w ogóle znajdę się w parterze. Robiłem co prawda w okresie przygotowawczym sparingi w parterze i tak dalej, ale ja jakby nie przygotowałem się na Pascala Hincena, który może mi w jakimś stopniu zagrozić czymś. Przygotowałem obronę zapaśniczą, nie obalił mnie przez całą pierwszą rundę. W drugiej rundzie obalił mnie po tym właśnie, jak oddałem plecy po obrotówce. Znaleźliśmy się tam pod siatką, potem po tym kolanie i właśnie jakby tam zawiodło, że mnie fizolową typową obalił i tak jak gadam, jakby nie brałem pod uwagę tego, że będziemy w takiej pozycji, że coś takiego może się wydarzyć, także hura optymistycznie byłem dosłownie nastawiony do tej walki, jakby nie brałem pod uwagę, zlekceważyłem, można powiedzieć, swojego też przeciwnika, więc też dużo tutaj zawiodło. Także przygotowanie mentalne jakby zawsze jakieś miałem, ale na pewno nie na taką skalę, jak tak profesjonalnie jak teraz, mogę powiedzieć. Czyli tak łapiąc to wszystko w klamrę, można powiedzieć, że ta droga w KSW, która, no tak sam wspomniałeś, no była neutralna, aczkolwiek no ostatecznie nie widzimy już tej organizacji, po prostu dodała ci więcej świadomości, która w tych walkach się udziela, tak jak wspomniałeś teraz z Dawidem Karecińskim, czy z Pascalem Hincenem, wyglądało to już tak, że byłeś, powiedzmy, na to przygotowany, ale jesteś po prostu bardziej świadomym zawodnikiem, więc czy ty też tak to widzisz, no bo słuchając ciebie, naprawdę widzę, że sam masz ogromny jakby przegląd tych walk, więc czy sam uważasz, że po prostu te porażki dodały ci świadomości jako zawodnikowi MMA? No to też muszę jakby przy okazji tej w sumie świadomości, jakby tej drogi, tak samo o czym wspomniałeś, że też mnie nie widzimy w KSW, no to korekcja, nie widzimy mnie w KSW, bo to była moja decyzja. Ja miałem propozycję, żeby przedłużyć tak naprawdę kontrakt z KSW, ale nie zrobiłem tego, bo nabrałem pokory, wiedziałem, gdzie jest moje miejsce, wiedziałem, że będę stale dostawał takich rywali i wiedziałbym, że to wiązałoby się z jakimś przestojem, że ja musiał się wzmocnić fizycznie, że musiałbym wzmocnić pewne elementy mojej walki, mojej gry. Także jakby to była też stricte moja decyzja, żeby po prostu gdzieś tam się wzmocnić i poprawić niektóre elementy, więc z tego też względu nie widzimy mnie w KSW, ale oczywiście ta praca mentalna też mi dała bardzo dużo pokory, bardzo dużo samoświadomości i przede wszystkim jakby celu w tym wszystkim, że trenowanie nie jest już dla samego trenowania, tylko i po prostu walczenia. Miałem coś takiego, że chciałem to wszystko osiągnąć, ale miałem wrażenie, jakbym był, można powiedzieć, takim dzieckiem, które wszystko dostaje i po prostu ja przychodziłem na trening i po prostu jakby wierzyłem potem w to, na pewnym etapie po prostu jakieś wzorce ruchowe, jakieś zachowania, jakieś techniki przychodzą sobie same, ale potem trzeba jednak więcej włożyć w to, żeby to wszystko zlepić do kupy, żeby potem samemu się rozwijać, że nie przychodzisz na trening i robisz tylko to, co trener pokazuje, ale wracasz do domu, odpalasz szkoleniówkę i patrzysz też to, w czym ty masz jakieś problemy, myślisz o tym, zagadujesz do trenera, zostajesz ze znajomym, z kumplem z maty i robicie po prostu jakieś techniki, w których ty się czujesz zagrożony, a nie po prostu myślenie takie, że wszystko z czasem. Wiadomo, że jakby są już pewne rzeczy, które przyjdą z czasem, ale trzeba też temu wszystkiemu pomóc, nie? No. Szczerze powiem, że jestem pod wielkim wrażeniem tego, jaką masz wiedzę na temat właśnie tej mentalności, na tego, jak patrzysz na tą sytuację. I naprawdę myślę, że wielu zawodników, którzy mają wiele większe doświadczenie od ciebie, mogliby po prostu czerpać z tego, o czym ty w tym momencie mówisz, więc naprawdę no, robi to wrażenie, że jesteś w stanie sobie tak przepracować i tak na to patrzeć, ale przejdźmy dalej. Teraz nieszczęsna walka w Turcji.
Nieszczęsna walka w Turcji. Powiedz mi, no bo też nie wiem, czy ta walka jest dostępna gdzieś do obejrzenia. Tam przyznam, że jej nie widziałem. Jakbyś mógł powiedzieć, jak to wyglądało? Czy faktycznie ta walka była do wygrania i kwestia werdyktu była sporna, czy no walka poszła, no tak jak w przypadku na przykład Czarko Aleksiejczuka, gdzie niewielu fanów się na to się tego spodziewało, przepraszam, poszła faktycznie jakby bezsprzecznie na korzyść rywalu. Więc jakbyś mógł opowiedzieć po prostu o tej sytuacji z walką w Turcji. Walka w Turcji jest dosyć śmieszna i jakby odpowiadając od razu na pytanie klucz, była ona do wygrania oczywiście, ale ja się przygotowywałem na innego Majrbeka Sulumowa. Generalnie jakby obstawiając na to, że Majrbek jest Czeczenem, zakładaliśmy oczywiście, bo mieliśmy dostępny jeden materiał z jego walki, zakładaliśmy oczywiście, że będzie też tak samo miał dobre zapasy ofensywne, jednak będzie on tą stroną obalającą. No i generalnie jakby też nie patrzy na to, że on miał słabe zapasy, tylko że też mocno, jakby ja się też wzmocniłem w tym aspekcie. No i ja się przygotowywałem faktycznie stójkowo. Nie wiem, jak się przygotowywał Majerbek. I kiedy przyszło do samej walki, kiedy próbowałem walczyć z Majerbekiem w stójce, no to szło tak równo, ale trochę z przewagą na niego. Dopiero jak przyzwyczaiłem go w pierwszej rundzie, że nie obalam, że będę walczył w stójce, i jakby on na początku też widziałem, że założył gameplan, że będzie mnie obalał, bo pierwsze zwarcie w clinchu próbował, no ale tam jakby sukcesywnie broniłem tych jego prób obaleń. No i w drugiej rundzie postraszyłem tymi nogami i zobaczyłem, że on w ogóle nie reaguje na to, że generalnie jakby wszedłem w te nogi, ale tak bez takiej pewności siebie. To nie był wjazd tak naprawdę młotem mocno, tylko tak wjechałem na pół gwizdka, żeby sprawdzić. Gadam, kurde, gadam, że myślę, że jakbym włożył w to więcej agresji, to by wyszło. No i od tamtego czasu zmieniłem game plan z trenerem właśnie w narożniku, bo też powiedział, że przyzwyczaić go do tej stójki i od drugiej rundy spróbować obalić. No i od drugiej rundy właśnie tam zrobiłem jedno obalenie, no i widziałem, że kurde, no te zapasy mi wchodzą, że dobrze idzie, że to jest teraz klucz. No w tej stójce tak jak gadam, że było równo, ale minimalnie dla niego. No i w trzeciej rundzie jakby już całkowicie postawiłem na zapasy, pierwszy ślo, już w 5. sekundzie już wszedłem w nogi, obaliłem tam double legiem, no i cała runda wygrana na pewno, trzecia cała runda wygrana dla mnie. Kontrola w parterze, dwie próby poddania i nie miał tam żadnych argumentów mój przeciwnik. W drugiej rundzie miałem jedno obalenie i gdzieś tam ta stójka była dosyć równa. Pierwszą rundę myślę, że przegrałem, no ale tak jak gadam, że jakby stawiając w okresie przygotowawczym na to, że będę walczył z nim w stójce, a jednak przyszło do tego, że walczyliśmy, że ja miałem gameplan, żeby walczyć w zapasach i gdyby było tak od razu, że od pierwszej rundy bym zaczął obalać, to myślę, że no, też mógłby jakby nieco inaczej wyglądać ten werdykt, ale nie mam oczywiście do tego żadnych pretensji do siebie i tak dalej. Zresztą jakby ja się czułem w tym wszystkim wygrany, czułem się bogaty o doświadczenie, czułem, że pokazałem pełnię swoich umiejętności, które wyszlifowałem, jakby już bez względu na werdykt i jakby ściągłem z siebie jakąś taką presję tego przegrywania, że teraz muszę przegrać, bo że teraz muszę wygrać, bo jak nie wygram, to nie będzie pieniędzy, że jak coś tam, to coś tam i że wszyscy będą mnie hejtować. Jakby totalnie się od tego odciąłem, od social mediów, komentarzy, nie biorę tego tak do siebie. Wiadomo, że ludzie potrafią być brutalni, ale jakby naprawdę teraz mi to gdzieś umyka i nie zwracam na to uwagi. Także szczerze czuję, że wyniosłem bardzo dużo z Gruzji. Walka była fajna, kiedy schodziłem. Zresztą ludzie mi bili brawo, nie mojemu przeciwnikowi, co mnie mocno zaskoczyło na korytarzu. Gdzieś tam mijały mnie kobiety, też mi gadały cały czas, że to ja wygrałem, że żal im jest mnie o tym tak samo. Gdzieś tam brat nawet Sulumowa powiedział, że bardzo bliska walka. Nie wiem, czy ty wygrałeś, ale wygrał sport. Jakieś takie właśnie slogany padały, także bardzo dużo ludzi gadało. Potem tak samo mój trener z organizatorem rozmawiał i powiedział, że nie miał wpływu na decyzję sędziów, ale też uważał, że wygrałem tą walkę ja. Także ja nie jestem generalnie jakiś tam rozgoryczony, gdzieś tam wymazuję to z pamięci, a porażka jest nieodłącznym elementem sportu, każdy przegrywa.
Po co szukać przykładów tych, którzy nie przegrywają? Kabi miał jakiś brzydki, nieparzysty rekord, a może następną walkę też by przegrał. Dlatego wiesz, to jest wróżenie z fusów, ale ja uważam, że trzeba przegrać, żeby wygrać. Właśnie też chciałem się poprawić, że walka była w Gruzji, nie w Turcji. Pomyliło mi się Myślałem, że z powiedziałeś, że walką. w Gruzji. Jeszcze raz? A myślałem, że powiedziałeś, że w Gruzji. Nie, w Turcji, ale pomyliło mi się po prostu z walką Czarka Oleksiejczuka, ale faktycznie A, okej. była w Gruzji. Walka Cypriana Wieczorka na gali Cage MMA 4, która odbyła się przynajmniej na dzień nagrywania wywiadu wczoraj. Czy miałeś okazję oglądać tą walkę? No bo faktycznie Cyprian dobrze się pokazał. Też, jak dobrze wiemy, obaj debiutowaliście w KSW walcząc ze sobą, więc jakaś historia was łączy. No, przed Cyprianem prawdopodobnie teraz mogą stanąć duże wyzwania, więc czy gdyby organizacja FEN się pokusiła o zakontraktowanie Cypriana, to byłbyś skłonny wziąć taki rewanż, bo faktycznie ta pierwsza walka niespodziewanie wygrałeś ją ty. Cyprianowi pewnie gdzieś to nadal siedzi w głowie, więc czy byłaby w ogóle taka możliwość, żeby do waszego rewanżu doszło? Niespodziewanie dla ludzi, dla mnie bardzo spodziewanie. Cyprian walczył tylko w amatorstwie, kiedy wszedł do dużej klatki, tak naprawdę zgłupiał. Jak zobaczył łokcie, kolana, no to już się inaczej walczy. Na Almie miał bardzo prostą taktykę, żeby dopchać przeciwnika do siatki i obalić. Jak zobaczył, że siatka jest większa, runda nie trwa 4 minuty, tylko 3 razy 5, no to jakby inne były zasady gry. Ja jakby też nie będę w ogóle tłumaczył tej naszej pierwszej w ogóle genezy porażki, bo porażka to porażka, aczkolwiek miałem tam jakieś swoje ale w tym wszystkim. No i generalnie, jeśli by Cyprian przeszedł do FEN-u, oczywiście, pewnie chciałbym, tylko że jakby nie chcę też wróżyć z fusów, że ja teraz wygram walkę i że on za chwilę przyjdzie i że to będzie nasza następna walka. Jeśli, no nie chcę właśnie zakładać scenariuszy, jeśli mam teraz walkę do zrobienia. Generalnie tak, jestem otwarty na taką walkę, ale czy na tym etapie, żeby Cyprian teraz wchodził do FEN-u, wygrał, od razu dostał walkę ze mną? Nie wiem. Z kim też walczył w ogóle? Z Gabrielem Vargasem. Też tak w celu sprostowania, nie mówię, że od razu miałoby dojść do waszego rewanżu, tutaj faktycznie może nie sprecyzowałem, tylko faktycznie no, prawdopodobnie Cyprian przejdzie już gdzieś do większej organizacji. Rekord aktualnie ma 3-2. Dlatego wiesz, mówiłem w dłuższym okresie czasu, bo rozumiem. Ja oczywiście mam do niego pokorę, bo jest zawodnikiem, który strasznie się rozwinął od tej walki naszej. I to jest widoczne gołym okiem. Zmienił też klub, zmienił trenera, no i naprawdę się bardzo mocno rozwinął. Także ja tam się gdzieś tam z tego cieszę i myślę, że kibice ostrzyliby sobie zęby na taki pojedynek, żeby zobaczyć rewanżowy. Jestem otwarty, ale tak jak gadam, że jakby ta droga musi też jakoś wyglądać, nie? Że ja myślę nawet marketingowo, żeby to się fajnie spięło, nie? Faktycznie tak teraz pomyślałem, że gdyby doszło do waszej drugiej, a właściwie trzeciej walki, no to historia trochę jak między Robertem Ruchałą a Patrykiem Kaczmarczykiem. Też że pierwsza walka była na amatorstwie, pierwsza na początkach KSW, a teraz panowie biją się o pas tymczasowy, więc też byłaby to ciekawa historia, ale rozumiem, zobaczymy, co przyniesie czas aktualnie. No, Gracjan mi się z twoim targetem, więc nie ciągnę tematu dalej. Aczkolwiek mimo wszystko chciałem porozmawiać o tym, co cię czeka w 2024 roku. Jak najbardziej rozumiem, że skupiasz się na Gracjanie, więc nie pytam o konkretne nazwiska, ale pytam o liczbę. Ile razy chciałbyś się pojawić w tym roku w klatce organizacji FEN? Dwa bądź raz. Zobaczymy też, jak zdrowie pozwoli. Dwa, tak w celu Poza tą sprostowania. walką, poza tą A, walką. poza tą walką, okej, okay, no bo tak właśnie chciałem to sprostować. A jak w jakim miesiącu byś chciał celować? No bo chciałbyś tak mniej więcej w połowie roku i pod koniec, czy jakoś to masz jakieś plany prywatne, które ci kolidują, jakbyś to tak mógł mniej więcej Myślę, że rozjaśnić? chciałbym okolice czerwca, lipca, a potem grudzień. Okej, Najpóźniej. Okej. No i już na sam koniec właściwie chciałem cię zapytać o to, co się odbyło tydzień temu. KSW Epic, zresztą w twoich niedalekich stronach, więc może mieć okazję być na gali, ale jeśli nie, to czy oglądałeś tą galę? No i jaka jest twoja opinia na temat całego tego formatu, gdzie mieszamy formuły, toczą się walki w Muay Thai, w MMA, w boksie. Jaka jest twoja opinia na ten temat? No generalnie tak, galę oglądałem z małymi problemami, bo trochę telewizor mi nie nadążył, ale oglądałem.
No i co, generalnie jakby main event najmniej mnie interesował. Nie jestem fanem jakby w ogóle boksu w takim wykonaniu, nie? W sensie jakieś duże walki takie faktycznie bokserów mnie interesują, ale nie była to dla mnie jakaś widowiskowa walka od początku, jeszcze najmniej na to czekałem. Bardzo wyczekiwałem tego turnieju półciężkiej. Patrzyłem tam właśnie, jak sobie piwko poradzi. No i kurde, fajnie, nie? Też widzę w ogóle rozwój mega u Damiana. Także ja strasznie mu kibicuję, jest bardzo dobrym ziomeczkiem. Nieraz tam mieliśmy okazję pogadać, lubimy się prywatnie. No i mocno mu kibicowałem. Wygrał tam Rafał Haratyk. No i to była ciekawa forma, nie? W ogóle dwie walki jednego wieczoru. To było jakby ciekawe i mega szacun, bo no, załóżmy, jakby jedna walka poszła na decyzję, to potem wyjść do drugiej, no naprawdę było grubo, nie? Akurat tam fajnie chłopaki i Haratyk i Piwowarczyk skończyli szybko te walki, te pierwsze. No ale mimo wszystko, jakby tam potem też się dowiedzieliśmy z mediów, że Damian zmagał się z jakimś urazem. Fajna, podobało mi się występ Siwaka, bardzo ładny pokaz Muay Thai, ciekawa forma. No i te tak samo reguły Pride, tylko no to było, szczerze powiedziawszy, oczywiste, że jakby jak my jesteśmy zawodnicy MMA uczeni, że mamy czegoś takiego nie robić, kategorycznie nie zakazywać, w okresie przygotowawczym robimy cały czas po prostu nawet te techniki, te soccer kicki, nie wiadomo, bo też przygotowywałem się kiedyś z Adrianem Kempą do walki, a tu nieważne, tu nie będę zdradzał, nie? Miał mieć na podobnych zasadach i po prostu gdzieś tam też mu po prostu wylatywało to z głowy, jak miał pozycję do takiego kopnięcia, to nawet nie machnął tym w powietrze, bo po prostu było to dla niego tak nienaturalne. Dlatego ja nawet widziałem, jak Stosić tam dobijał, to cały narożnik krzyczał mu, ile sił w gardle, soccer kick, a to totalnie jakby odcięty i w ogóle po co, jakby w głowie miał pewnie i cały czas lał tą łapą tam. Także śmieszne było stworzenie tego przez zawodników MMA, że ciężko by było to wykonać po prostu w walce, skoro jesteśmy cały czas jeszcze Stosić z takim doświadczeniem, nie wiem, tam ma wagę, ale bardzo dużo pewnie, więc no tym bardziej tak kategorycznie nie mówi się takim technikom, a nagle ma zawalczyć w takiej formule, więc tak jak myślałem, że tam będą takie hamulce właśnie w postaci tego. Walka Brysza z Kasprzakiem, no generalnie trochę się rozczarowałem, w sensie no to było zwykłe MMA, nie? Jakby ja miałem inną wizualizację, jak to będzie wyglądać, ale w sensie fajna walka, nie? Podobało mi się fajnie, Kasprzak skończył Adama, aczkolwiek no tak gadam, myślałem, że to będzie bardziej takie wow, takie jedno z większych show na tej gali, nie? Ale finalnie no to nie wiem, jak miałbym ocenić w skali tą całą galę, daję szczerze, nie wiem, 7,5, 7,5, no nawet 7, no już nie będę tak nawet ten, no podobała mi się forma, może wymagałoby to jakieś dopracowania, no ale jakby fajny show, nie, coś niecodziennego w postaci KSW. Ja się też zastanawiałem w ogóle, czy ta gala teraz, która właśnie odbyła się w systemie pay-per-view, czy to nie jest jakaś próba sprawdzenia teraz, jaka, bo jak wiadomo, z tym Viaplay różne rzeczy teraz wychodzą i różne rzeczy się dzieją, i czy to nie była próba też sprawdzenia tego, jaką KSW może mieć popularność znowu poprzez pay-per-view, gdyby odeszli od Viaplay. No bo tak jak gadam, jakby ja gdzieś widzę bardzo często te zawirowania, tutaj podnieśli cenę, mieli nie podnosić, tutaj potem się okazuje na tym rynku, że jakieś kłopoty ma ta firma i no i właśnie to była moja taka osobista przychylka. W porządku. Cóż, ode mnie to na tyle. Jeżeli chcesz, możesz jeszcze paroma słowami zachęcić swoich kibiców do tego, aby oglądali twoją walkę już za 2 tygodnie w Lubinie z Gracjanem Misiem, więc w tym momencie daję ci pole, żebyś po prostu zachęcił do oglądania twojej walki. No co, moi drodzy, oczywiście zapraszam do Lubina, będą fajerwerki jak zwykle, Proca wystrzeli, no i spodziewajcie się mocnej naprawdę walki, wchodzi tam dwóch chłopów, którzy zawsze idą urwać sobie głowę, także będzie moc naprawdę. Ja jestem podjarany i czuję, że moje kolanka, łokcie naprawdę zacierają się już, żeby gdzieś tam wystrzelić. No to tak, ja Ci bardzo dziękuję za rozmowę. No i przede wszystkim w tym już ostatnim etapie przed walką, no życzę Ci dużo zdrowia. No i mam nadzieję, że walka się odbędzie, że pójdzie wszystko po Twojej myśli. No i porozmawiamy już po wygranej walce. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Pięknie, dziękuję. Arigato. Os.